Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin, edycja rozszerzona. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku dostaliśmy się tutaj pod cmentarz i mam tutaj także pana grabarza, z którym musimy teraz pogadać, żeby nam wydał zwłoki tego całego naszego więźnia, tak więc pogadajmy z nim. O, klient! Jaka ma być? Sosnowa, dębowa, może jakiś cieszący oko kurchanik, albo cała krypta. No niech spojrzę. Z 5 łokci trzeba liczyć na szerokość. Ale o co chodzi? No jak to? A po co się przychodzi do grabarza? Chyba nie po to, żeby kupić mleko. Toć pytam, kogo chowasz, wymiary jakie. Nie martw się, drogo nie wezmę. Nie chcę żadnej trumny. Przyszedłem po co innego. A nie widzisz, że mam robotę? A poza tym, nie chcesz trumny? Każdemu się kiedyś przyda. Lepiej pomyśleć zawczasu. Mów, o co ci idzie? Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych nieboszczykach. Ponoć to pomaga w dedukcji czy coś. Mnie też coś opowiesz? Wykluczone. Obiecałem trzymać język za zębami. Rozumiem. O co chodzi? Trzeba wam czego? Ej, nie spamcie nam na czacie tymi 69, bo zaraz się polecą tajmy. Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne zwłoki. Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. Oglądanie zwłok to sztuka. Pozornie przeciętne zgony mogą cię zaskoczyć. Zawsze warto szukać głębiej. Ale kogo to obchodzi? Ja w sprawie ogłoszenia. Słucham. Jak rozumiem, potrzebujesz 6 garnków psiego sadła. Przede wszystkim chodzi mi o to, żebyś wytępił jak najwięcej tych kundli. A sadło przynieś mi jako dowód. Dlaczego cmentarz jest zamknięty? Bo trupy grzecznie leżeć nie chcą, tylko z dołów wyłażą. Uważaj za tobą! Żartowałem tylko. Nie ma co się bać, za dnia nie łażą. Po prawdzie ktoś powinien zrobić z nimi porządek. Nawet tutaj wieczorami nie jest bezpiecznie. W końcu wyznaczą jakąś nagrodę, ale na razie nikt się tym nie interesuje. Naprawdę jest też takie opóźnienie? Nie wydaje mi się, nie powinno być, no ale cóż. Nie wiem, tak czy siak teraz już na to nic nie poradzę. Dobra. Jak mi zapłacisz, to zajmę się tą sprawą. Na razie zostanie po staremu. Bywaj. No proszę, bohater. Ty myślisz, że takiego trupa to łatwo położyć? Zresztą jak se chcesz. Może kapitan straży będzie chciał za to zapłacić. Sprawdzić nie zawadzi. O co chodzi? Trzeba wam czego? No dobra, potrzeba mi to jego ciało. Mógłbyś udostępnić mi ciało więźnia do sekcji? Za butelkę dobrej krasnoludzkiej guziałki. Skąd ja ci kurwa wezmę dobrą krasnoludzką gorzałkę? Dobra, uwaga, szukamy. Mamy tutaj w ogóle cokolwiek? Czerwone wino tu są. No dobra, ale to raczej on takiego nie będzie chciał. On by chciał coś bardziej może krasnoludzkiego, czyli coś mocniejszego. Czemu mi się nie chce tutaj zmienić? Nie wiem. Dziwne. Zbokler, cytrynówka. No nie wiem. No dobra, dam mu powiedzmy to. Zobaczymy, czy będzie chciał. Pisz sobie? Nie będziesz chciał. No dobra, czyli musimy gdzieś znaleźć flaszkę wódki. Jestem tylko ciekawy, gdzie. Filakta, jak to się zadanie nazywa, ono się nazywa, nie nazywa, czyli to jest cały czas to. Będziemy mieli zaznaczone, gdzie tą znaleźć wódkę? Nie. To gorzej. To bardzo, bardzo gorzej.
Flaszkę wódki. Dobra, chwilę, spróbujmy jeszcze dać to inne wino z Tusą. O co chodzi? Trzeba wam czego? Nie wiem, ja ci nawet kamienny mogę powiedzieć, mieszkam w Drelowie. Se wpisz w internet, to znajdziesz. Nie wiem, będziesz chciał to? Wpisz sobie? Nie będziesz chciał. O co chodzi? Trzeba wam czego? Wpisz sobie? No dobra, widzę, że tak trochę nie chce nic ode mnie wziąć, tak więc musimy się udać do pana karczmarza w karczmie Miś Kudłacz i od niego kupić jakiejś wody. Najlepiej właśnie krasnoludzkiej, ponieważ on miał takie specjalne życzenie, żeby właśnie jakieś tam krasnoludzkie gorzałki wziąć, a podejrzewam, że raczej karczmarz powinien mieć gorzały od cholery. Tak więc to raczej problem nie będzie. Jeszcze pogadamy z Karmem, bo nadal liczę na tą misję, o której myślę i na razie wam nie będę zdradzał, na czym ona polega, no ale zobaczmy, czy może już się odblokowała, czy też nie. Miło cię widzieć. Nie, widzę, że nie. No dobra, tak więc bywaj. Bywaj. Dobra, tak więc chodźmy do karczmy i znajdźmy pana karczmarza i kupmy od niego jakiejś wódki krasnoludzkiej. Najlepiej myślę krasnoludzki spiritus, bo takie coś na pewno w Wiedźminie jest i podejrzewam, że on raczej powinien to mieć, a jeżeli nie, to może kelnerka albo barmanka, nie wiem kto tutaj będzie. Zresztą za chwilę zobaczymy. Dobra. Gdzie jest karczmarz? Karczmarz jest tutaj. Zobaczmy, czy pan karczmarz będzie miał to, co chce. Psia mać, znowu przegrałem na tych zakładach. Gadaj, czego chcesz. Nie, dobra, widzę, od ciebie nic nie mogę kupić, tak więc bywaj. Bywaj. Dobra. Czyli szukamy kelnerki, która gdzieś tu powinna być. Hazardzista to nie, jest kelnerka, tak więc z nią pogadajmy. Witaj, białowłosy. Chcesz coś do picia, czy przyszedłeś w innym celu? Innym? To znaczy jakim? Mamy tu zaplecze, a na zapleczu miękkie łóżko. To jak będzie? No dobra, to chodźmy na zaplecze. Zawsze warto, myślę, przylecieć jakąś dziewkę taką. Idziemy na zaplecze. Żartowałam tylko. Mój chłop urwałby mi głowę, jakbym z tobą poszła. Strach pomyśleć, co urwałby tobie. Może jednak zaryzykujemy? Nie, ostatnio sprał mnie tak, że wyplułam zęba. O, smutno. Dzieje się coś ciekawego? W zasadzie to mało. Chłopaki leją się po pyskach, inni obstawiają, czasem tłuką przyjezdnych. W sumie nudy. Aha, no spoko. Dobra, zobaczmy, czy ty będziesz miała wódę. Będziesz coś tam miała, chleb, no nie wiem. Champion. Szukamy. O, Machakamski, może to by ten... Nie wiem. Poszukajmy wiśniówka na spirytusie. Tamerska żytnia. Wiecie co? Ja się myślę, że to, no bo niby Machakamski, czyli teoretycznie z Machakamu. No nie? Długo mam przysadło, gęsi smalec. No mogę ci to w sumie posprzedawać. Czemu by nie? Przynajmniej trochę hajsu dostanę. I kupię sobie od ciebie to. Dobra, jeszcze coś ewentualnie. Tylko właśnie nie wiem, co on by mógł chcieć. Żołnierski bimber. Też weźmiemy. I może wyśniówkę na spirytusie. Dobra. Dobra, spoko kamienny na razie. Dobra. To w takim razie wychodzimy stąd. No i zobaczmy. Dobra, spoko na razie, Denis. Pa wam. Okej, dobra. Tak więc wróćmy do pana... tego. Pana, jak on się nazywał? Grabarza. I zobaczmy. Czy już mu przypasi taka wódka, jaką mu tutaj zakupiłem, bo jeżeli nie, to nie mam pomysłu, co by mu dać. Jak coś, to najwyżej luknę sobie w internety.
W ogóle miał sobie luknąć w internecie, żeby zobaczyć, kiedy ta misja dla Carmen się odblokowuje, no ale to zobaczy już sobie, myślę, poza streamem. A na razie lecimy w okolice cmentarza, który jest już tutaj. Mamy już też pana grabarza, tak więc za chwilę z nim pogadamy, no i spróbujemy mu dać tą wódkę, no i zobaczymy, czy będzie taką chciał, czy też nie. O co chodzi? Trzeba wam czego? No dobra, dajmy ci to. Nie ma to jak niezły trunek. Do rzeczy. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj. No okej, dobra, czyli udało nam się już zdobyć ciało. Teraz już musimy się tylko przespać i udać się do szpitala Lebiody. Tak więc za chwilę to zrobimy u kogoś, jeszcze nie wiem u kogo. Myślę, że jeżeli teraz wejdziemy do szpitala, spotkamy się z Shanitą i nie będziemy mogli przemedytować, tak mi się wydaje, tak więc od razu po prostu pójdziemy do tego szpitala Lebiody. Rzadka kupa, nie. Tam poczekamy, aż nastanie noc i wtedy przeprowadzimy już tą właściwą sesję. Sekcję, Boże, nie sesję. Sekcję zwłok. Tak więc dobra, wchodzimy do szpitala. No i mam nadzieję, że tutaj będzie Shan i przede wszystkim, że będziemy mogli tutaj gdzieś przemedytować. Chyba nawet można przy tym posągu Melitele przemedytować, tak mi się wydaje. Coś mi się tak kojarzy, no chyba, że to się dało tylko podczas misji, ale zobaczymy. Dobra. Jest tu w ogóle gdzieś Shani? Shani? No bo widzę, że cię tu nie ma, ale zobaczmy. Mamy ołtarz Melitele, możemy przemedytować tutaj? Widzę, możemy dać na jakieś jedzenie. Nie. Czyli medytować tutaj widzę nie możemy. A gdzieś tutaj pielęgniarka, coś tam, ognisko. Ha. Nie bardzo widzę, możemy medytować. Czyli niestety musimy stąd wyjść i znaleźć jakąś osobę, której będziemy mogli przemedytować. A to bardzo niemiło. Niestety. Dobra, okej. No tu mam ten dół ze zwłokami. A tutaj mamy Hadom Talara, tak jest. Dobra, tak więc chodźmy ponownie do niego. W ogóle też dobrze byłoby z tym całym Vincentem pogadać, ponieważ on ma być może dla nas jeszcze misję, żeby podejrzewam, myślę, gulę zabić na cmentarzu, ale to jeszcze zobaczymy. Na razie pogadajmy z Talarem. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Dobra, chcę się u ciebie przespać troszeczkę. Cholera. Okej, do północy, medytacja i idziemy za chwilę do szpitala Lebiody. Teraz wejdziemy tylnym wejściem, ponieważ to dużo bliżej właśnie od domu Talara, który tutaj widzę nad nami cały czas stał, no cóż. No w ogóle mamy schody na dół, nie wiem czy tam się opłaca mi iść czy nie. Na razie nie będziemy tam iść, nie będziemy mu buszować po domu. O, rusz się Geralt, mamy lepsze rzeczy do roboty. Tak więc dobra, wychodzimy. Idź tutaj za chwilę, na wprost będzie już wejście do szpitala. Tak więc chwila wczytywania, za chwilę sobie jeszcze na wszelki wypadek grę zapiszę. Gdyby coś się miało złego stać. Zawsze wolę mieć tego quicksave'a, chociażby teraz. Dobra, przechodzimy tutaj bardziej naokoło. Mamy drzwi do szpitala, aha, super, czyli ten tak czy siak nie wejdziemy, no dobra. Czyli tak czy siak musimy iść od frontu. No dobra, to chodźmy od frontu. Będziemy myślę mogli wejść bez problemu, bo ten strażnik został przez nas wcześniej przykupiony. Tam w ogóle mamy jakiegoś zabójcę, już nie chce mi się z nim walczyć. Gdzie jest wejście do tego cholernego szpitala? Czemu to jest tak bardzo naokoło i czemu się nie da wejść od tyłu? To jest bardzo, bardzo niemiłe. Bardzo, bardzo niefajne. No ale cóż, dobra. Wchodzimy do szpitala. No i teoretycznie powinno być tutaj Shani. Nie będziemy mogli przeprowadzić sekcję. Zgadza się? No mam nadzieję, że się zgadza. Jest i Shani, tak więc dobra, chodźmy do niej. I powinno być też ciało. Tak jest, tak więc dobra, pogadajmy z nią. Jesteś wreszcie. Gotów do rozpoczęcia sekcji? Tak, zaczynajmy już. No dobra, tak więc chodźmy tutaj. No i co teraz? Czekać mam, czy co? Chyba mam po prostu poczekać chwilę. Tak, czy nie? No nie wiem, pogadajmy z nią. Zaczynam sekcję. Rasa, człowiek, płeć, mężczyzna,
obrażenia ciało, uszkodzone w znacznym stopniu, stopień dehydracji tkanek. Daruj sobie ten żargon, Shani. Nie jesteśmy w auli uniwersyteckiej, to kameralna sekcja. Jak chcesz. Zmarł wczoraj i jest rozszarpany na kawałki. Czy człowiek mógł zadać takie rany? Musiałby rozewrzeć szczękę na dwie stopy. Nie, to niemożliwe. Możliwe, żeby załatwił go wilkołak? Do tej pory już by się zmienił w lykantropa. Racja. Geralt, nie musisz mnie sprawdzać. Jestem profesjonalistką. Przejdźmy dalej. Wyssany szpik kostny. To trupojady. To bardzo prawdopodobne. Od kiedy rozprzestrzeniła się zaraza, na cmentarzu ich pełno. Czyli rozszarpały go po śmierci. Najbardziej oczywiste rany nie są przyczyną zgonu. Nie sądzę. W ciele występuje również szereg ran kłutych, zadanych ostrzem o szerokości dwóch palców. Sztylet skrytobójcy. To wskazuje na ludzi baraniny. Dobrze byłoby mieć pewność. Co proponujesz? Zbadajmy jeszcze organy wewnętrzne. Okej, no dobra. Wow, spokojnie, Shani, nie baguj się. Nie jest aż tak źle. Dobra, pogadajmy jeszcze raz. Rozcięliśmy właśnie klatkę piersiową. Co my tu mamy? Od czego zaczynamy? Obejrzyjmy płuca. Podziurawione. Dziwne, nie ma odmy. Co więcej, narzędzie zbrodni nie trafiło w żadne duże naczynie. Chcesz powiedzieć, że przyczyną zgonu nie były rany? Gdyby obrażenia płuc miały być przyczyną zgonu, raczej wdałaby się odma. Coś takiego można przeżyć? Tak. Wyciągnąłby cię z tego przeciętny chirurg. Najwyżej pogwizdywałbyś do końca życia. Obejrzyjmy serce. Serce jest nietknięte, ale cios sztyletu praktycznie odciął aortę. To śmiertelne? Tak, nawet przy twoim metabolizmie. Obejrzyjmy wątrobę. Wątroba jest całkiem marska, a nie wyglądał na nałogowego pijaka. Czyli trucizna. Bez dwóch zdań. Oprócz spustoszeń w wątrobie doprowadziła do drgawek, paraliżu, w końcu do zatrzymania akcji serca. To tłumaczy, dlaczego stężenie pośmiertne utrzymywało się dłużej niż zwykle. Bandyci mogli mieć taką truciznę? Mogli ją kupić. Jest wśród nich podejrzany handlarz. A teraz mam już wybrać. No i się teraz zastanawiam. Kalkstein też zajmuje się takimi sprawami. Alchemiczne trucizny zazwyczaj zostawiają ślady. Zaraz ich poszukamy. Okej, no dobra. Więc ona sobie tutaj znowu kawałek przejdzie, znowu z nią pogadajmy. Zajrzyjmy do jamy ustnej Denata. Jak widać, język został brutalnie wycięty. Sprawca nie usunął jednak całej zaczernionej tkanki. Zaczernionej? Tak. Trucizna spowodowała martwicę języka, więc sprawca go usunął. Czyli mamy pewność. Zabójcą jest uzdolniony alchemik. Ale kiepski chirurg. Kalkstein. Starał się zrzucić winę na bandytów, ale nie przewidział profesjonalnej sekcji. Dzięki, Shani. Mam dowody, których potrzebowałem. To dobrze, lecę z nóg. No dobra. Spoko. Tylko nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem, czy też nie. Bo chyba tą sekcję można było trochę jeszcze inaczej przeprowadzić. No cóż. No dobra, w takim razie chodźmy na razie stąd. Czas udać się do domu Raymonda. No dobra. Za chwilę sobie popatrzymy te wszystkie misje. Tak więc dobra, chodźmy do drzwi wyjściowych. I za chwilę sobie obejrzymy cały dziennik, zobaczymy, co tutaj mamy do roboty. Oczywiście, zapisywanie. Okej, dobra, tak więc luknijmy sobie na dziennik. Dobra, podejrzany Kalkstein, podejrzany Baranina, przyjaciółka z dawnych lat, Shani bardzo mi pomogła, muszę ją jeszcze kiedyś odwiedzić. To może chodźmy do niej w takim razie. Wiecie, cały czas liczę, że zarucha Geralt, no ale zobaczymy, wskażmy zadanie na mapie. Dom Shani jest tutaj, tylko że ona jest w pewnym razie w szpitalu, ale myślę, że zaraz dojdzie do domu swojego. Oby. Tak więc chodźmy może. Pod dom Shani. A jeżeli jej tam nie będzie, no to w takim razie będziemy musieli troszeczkę przemedytować się gdzieś.
Dobra, mamy dom Shani, tak więc chodźmy do niego. Zobaczymy, czy ona tam będzie. Już teraz myślę, babci przeklikam, już nie ma sensu słuchać, ona i tak za każdym razem mówi chyba to samo. Tak jest. Dobra, okej. Nie obchodzisz. Kurwa, mać wyszedłem przez przypadek, dobra. Widzę, że nie mogę tutaj za bardzo spamić, bo źle się to kończy. Jeszcze raz wchodzimy. Okej, dobra, teraz już tylko raz kliknę, nie będę aż tak spamił. Dobra. No, okej. Tak więc chodźmy na górę, zobaczmy, czy w ogóle Shine tutaj będzie, bo bardzo możliwe, że jej tutaj nie będzie. A nie, będzie, okej, no dobra, no to pogadajmy z nią. Tak? Może ci w czymś pomóc? W zasadzie poprosiłabym cię o przysługę. Zamieniam się w słuch. Jaskier. Pamiętasz Jaskra, prawda? Otóż od dłuższego czasu namawiamy się na nasiadówkę. Nasiadówkę? Tak, powspominalibyśmy dawne czasy przy kilku głębszych. Mam tylko jeden problem. Brak kilku głębszych? Dokładnie. A że dawno się nie widzieliśmy, nie chcę go gościć byle czym. Czego potrzebujesz? Dla Jaskra wiśniówkę, dla mnie różowe wino, no i coś dla ciebie. Zobaczę, co da się zrobić. Okej, no spoko, fajnie. Muszę przynieść tak, różowe wino, wiśniówkę i temerską żytnią. Okej, czyli znowu dobrze było, jakbyśmy się udali do pana karczmarza i myślę, że teraz jeszcze to zrobimy w tym odcinku. Bynajmniej podejdziemy pod karczmę, bo wątpię, żeby nam starczyło czasu, żeby wszystko to zrobić. Tak więc dobra, chodźmy do przodu. Tutaj gdzieś za chwilę, mam nadzieję, będą te schody. Już mniej więcej pamiętam drogę do tej karczmy, mi się kudła, czy przynajmniej mam taką nadzieję. Za chwilę zweryfikujemy moją wiedzę i zobaczymy, czy tam dojdę bez pomocy mapy. A wydaje mi się, że tak. Bo teraz tutaj już powinniśmy mieć gdzieś schodki, albo na prawo, albo na lewo. Chyba bardziej na prawo, na lewo. Dobra. Tak więc tutaj schodzimy na dół. Okej. No i chodźmy, jeszcze może podejdziemy. Tylko tak, tam mamy kupić różowe wino, tamerską żytnią i coś jeszcze. Za chwilę jeszcze spojrzę, co to ma być dokładnie. Oho, chwila. O, znowu Fleder. Panie Fleder. Chwilę, ja wyciągnąłem stalowy czy srebrny? Chyba srebrny, to jest jaki? Srebrny, tak, dobra. Bijemy Fledera. Na szczęście teraz mamy srebrny miecz, to powinno nam pójść całkiem sprawnie. Poza tym mamy tutaj także... Boże, czy ja za... Kurwa mać, nie! Nienawidzę tego. Cholera. No właśnie. Teraz mnie będzie kuźwa mać pół miasta gonić. Boże jedyny, dobra, wyciągaj... Żelazny miecz wyciągaj. Synek. Dobra. Walczymy obszarowo. Niestety musimy ich pokonać, bo tak troszeczkę przez przypadek ich zaatakowałem. Właśnie tego, kurde, chciałem uniknąć. Trochę mi to nie wyszło i coś czuję, że zaraz zginę. Mam takie dziwne przeczucie. Umieraj. Okej, dobra, jeszcze ty zostałeś. Również umieraj. Dobra. Chwilę. Okej, chodźmy tutaj. Schowajmy broń. Dobra. Także ja sobie tutaj szybko grę zapiszę, w razie gdybym miał gdzieś tam zaraz zginąć, to w razie czego będę mógł tutaj wczytać. Wow, Geralt, gdzie ty jesteś? Chodź tu. No i dobra, tak jak mówiłem, to było na tyle w tym odcinku. Oczywiście zapraszam was na stream, bo o tym w sumie nie przypominam jeszcze dzisiaj, tak więc jak wiecie już zapewne streamy się odbywają codziennie, co tydzień o 13 w niedzielę. Dzisiaj akurat wyszło tak, że było on o 16, także jak widzicie za dużo osób nie było. Tak więc, tak czy siak, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, tak jak mówię, zapraszam was na streamy, no i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie, no i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć.